Cześć! I zaczyna się nowy odcinek, nowa seria. To będzie seria zimowania, zobaczymy, postaram się wam przedstawić, co się u mnie dzieje podczas tych kolejnych paru miesięcy. Jak się przygotowałem do wyjazdu, czy gdziekolwiek wyjechałem, więc zaczynamy. Jadą chłopcy. Teraz jedziemy zorganizować troszeczkę jedzonka. Zobaczycie za chwilę skąd weźmiemy i jakie. Co wieziemy w bagażniku. Tu jesteśmy na miejscu. Pole. Staliśmy pozwolenie od rolnika, żeby sobie pozbierać trochę wyrzutków. Marchewki, która się nie nadaje już do sprzedaży, ale nadaje się dla nas. Muszyczek. Nazbierajmy trochę tego. I tak to zostaje. Po zbiorach zostają takie marchewki, które się jakby nie nadają. Zobaczcie, no ta wygląda super. Super marcheweczka. Marchewki leżą, można sobie podjechać i sobie zebrać. Zobaczcie. Cześć, doktorku. Na tym polu jest też, zobaczcie, jest też pietruszka. Nazbieramy też troszeczkę pietruszki. Zobaczcie, jakie fajne kawały. Jest tego masa. Masa! Nie nadaje się na sprzedaż, dlatego że jest brązowa. A klient może być niezadowolony. Ale taki człowiek jak ja jest jak najbardziej zadowolony. Jest brązowa, ale jest za darmo. To jest tylko skórka, którą można ściągnąć. Spodem jest ciąż pietruszka i miąższ. Przyjechaliśmy tutaj samochodem. Teraz nazbieramy tutaj pietruszkę i pojedziemy do znajomych wymienić ją na coś innego. I tak można poprzez sam barter zyskać dobrobyt w formie różnych dobroci. Tak? Typu właśnie zawiozę warzywa, dostanę sójki z innymi przetworami. I dalej mogę tych kilka sójków dać komuś innego i nagle robi mi się różnorodność z samej jednej pietruszki. A jak byś przez zimę przechowywał pietruszkę? Przechowywać ją najlepiej pod ziemią. Typu właśnie zrobić dół i zakopać w piachu. A co jeżeli mieszkasz w mieście? No to tak jak ja też to robiłem, miałem plastikowe wiaderka. Rzucałem tam warzywa okopowe. Typu buraki, marchewka, właśnie pietruszka. I brałem zwykły taki biały piasek i zasypywałem. I tak potrafi trzymać do kwietnia nawet. Burak, marchewka, pietruszka. Najlepiej nie myte, o tak brudne jak teraz. Wrzucić, może troszkę nawet to obczyścić jednak, ale tak czy siak to będzie pod ziemią, nie? O, a co ciekawe, to natka pietruszki ma więcej witaminy niż sam korzeń. Ma więcej witaminy natka niż cytryna. Można zrobić też fajne pesto. Wystarczy to zmiksować, dodać trochę oleju, soli i sam raz na kanapeczki. Jest to dosyć mocne. Nazbieraliśmy już całą skrzynkę. Jedźmy ją wymienić za coś innego. Zobaczcie, mamy kapustę załatwioną, złoty 50 zł za kilogram. No rolnik nie zgodził się, żebyśmy nagrywali tam u niego, jak ten cały deal przechodził, ale jest kapusta. Pojedziemy do marketu zobaczyć, ile kosztuje kapusta. Kapusta biała luz, 3,99, a my kupiliśmy za złoty 50, więc jak widzicie, podwójna przebitka w markecie. Ta, a tutaj bonusowo dostaliśmy masa pączków do rozdania. Wczorajsze pączusie. To jest bonus. Właśnie jesteśmy na odwiedzinach u Bartka i Marty. Piesek. Super. Co mają dwa fajne pieski, zobaczcie. Jeden, drugi. To jest fika. Nie zmieniłaś, ładna. To są zrębki, które są pod spodem, pod tą pierwszą warstwą. Są zrębki, które nasypaliśmy na wiosnę. Wczesną wiosną, gdzieś myślę, że w kwietniu. Nie? No, no i te już są dużo bardziej przerobione. O, tu już się buduje konkretna gleba, to widać, że to jest wilgotne. Zaczyna pomalutku pleśnieć. Pod spodem, pod tym, już widać, że tu już zachodzą procesy związane z
wytwarzaniem gleby i próchnicy, no tego akurat nie powinno być. Tu jest karton, jest słoma pod spodem, nie? O, widać, tutaj jest karton i pod spodem jest słoma. I to wszystko trzyma wilgoć, przez zimę to się będzie tutaj kompostowało. No i zaczyna się budować gleba. Za jakiś czas powinna powstać warstwa humusu, próchnicy, tak żeby po prostu powstawała ziemia kompostowa, nie? No, a dzięki tej metodzie właśnie proces jest przyspieszony, prawda? Bo naturalnie to też trwa, ale to jest kupa lat. Znaczy, no, jeżeli prowadzisz gospodarstwo, znaczy hodujesz żywność bezorkowo, to musisz tą warstwę ziemi nabudowywać od góry, nie? Bo jakby w konwencjonalnym rolnictwie się po prostu tą glebę wraca do góry nogami i wtedy też trzeba dostarczać się sztucznych nawozów. Natomiast my robimy to bezorkowo i wszystko to, co się tutaj dzieje, to jest proces, który sam się robi. Od momentu na niesienie szczytu. Daj grzebkę, babka, grzebkę. Wow! Ja, to chyba z tej reklamy. Zostaliśmy poczęstowani zupką z darów tej ziemi. Coś pysznego. 100% eko. Tutaj Bartek sobie suszy dary natury. Bartku, opowiedz nam, co tutaj mamy. Zacznijmy może od góry. Tutaj mamy nogi od kali, które już są prawie suche. Jeszcze tutaj dochodzą po rączku. I je suszymy na pyłek. Na pyłek? Do zagęszczenia zupy, grzybowy pyłek. Tutaj widzę też, suszycie całe... Całe kapelusze, które też można zmienić na pyłek, tak jest najprościej. Ale można też je namoczyć, a później usmażyć i zrobić sobie sznycle. Tutaj? Co to jest to? To jest fasolka fioletowa. Taka specjalna odmiana fasoli, która po ugotowaniu robi się zielona. To suszymy na nasiona akurat. Bazylia. Tutaj bazylia? Tak, nasiona bazylii. Zielonej. Tutaj jest troszeczkę fioletowej bazylii. Suszy się na przyprawy, na które będziemy w gotowaniu wykorzystywać. A tu z tyłu te takie kolczaste? Tak, to jest jeżówka purpurowa. Taki kwiatek, purpurowa. Bardzo zdrowa roślinka. Można z niego robić nalewki, wyciągi alkoholowe, które podnoszą odporność organizmu. Słonecznik czerwony, ozdobny. Czerwony. Który też na nasiona będziemy wykorzystywać w przyszłym roku. I też zwykły hodowlany. Papryczki cayenne. Oj. Ostre są? Tak, dość ostre. Dość ostre. O, wszystko z naszego ogródka. Grzybki. Jeszcze grzybki też. Tegoroczny sezon na grzyby był bardzo owocny. Super. Tutaj suszą się nasiona brokuła, które dzisiaj zebraliśmy rano. Będziemy w przyszłym roku wysiewać. Super. I tegoroczny zawodnik to jest wędzony czosnek. No niestety nie mogę wam przerzucić zapachu, powąchajcie. Ładnie pachnie, co nie? No i u Bartka wymieniliśmy ten produkt na taki produkt, na kompoty, różnego rodzaju przetwory drzemy. Zobaczcie, i pigwa. Suszone grzyby. O, jeszcze grzyby doszły. Wezmę parę tych. A, tu masz ty dzisiaj na obiad ośmiornicę. Taki to jest deal. Bartek kupił też przyczepę kempingową, zobaczcie. Okazało się, że ta przyczepa idzie do rozbiórki. Wszystko ze środka będzie fek. I powstaną tu tylko same łóżka dla wolontariuszy, którzy przyjadą tutaj do Bartka pomagać na przestrzeni, więc już rozmawiałem z Bartkiem, że jest możliwość tutaj dogadania się o lodóweczkę, której ja nie mam jeszcze, i ogrzewanie gazowe, na które czekałem, widzicie? Przyszło do mnie w końcu. Cieszę się. No, tutaj będzie trzeba pomóc mu to wszystko rozebrać, ogarnąć. To, co można jakby sprzedać, oddać dalej. Odłożyć na miejsce, posprawdzać wszystko. Jesienią, drzewa się rumienią. Na
koniec tego odcinka chciałbym wam pokazać, gdzie stacjonuję. Stacjonuję w mojej rodzinnej miejscowości. Tutaj, jak widzicie, mój samochód stoi za ogrodzeniem. Muszę w nim posprzątać, jeszcze tak poukładać wszystkie rzeczy, bo po tych targach taki mały mam nieogar. Przygotować wszystko, posprawdzać, załatwić sobie jedzonko, cały jakby plan działania i przygotowywać się na zimę. Więc dzięki za oglądanie tego odcinka. Jak nie subskrybowałeś tego kanału, to subskrybuj. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!